Na parkiecie hali w Cygańskim Lesie rekord podejmował gliwickiego Piasta. Transmisja z tego wydarzenia przeprowadzona została na kanale N-Sport Plus. Zatem filmowe obrazy z bielsko-gliwickiej konfrontacji zobaczymy dopiero w najbliższym wydaniu magazynu Futsal Ekstraklasy. To też w trakcie samego spotkania oraz przed i po jego zakończeniu przyjrzeliśmy się pracy ludzi, którzy też grali tu swój mecz. Nasza kamera wzięła pod lupę pracę ekipy telewizyjnej, a przewodnikiem po kuchni został jednorazowo wypożyczony do redakcji Rekord TV ceniony dziennikarz i komentator sportowy Rafał Szlaga. 6 kamer, kilkanaście osób zaangażowanych w całą transmisję. Dla nas praca przy tym meczu rozpoczyna się już na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Jakie macie doświadczenie, jeżeli chodzi o transmitowanie meczów? Jakie macie doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcję meczów futsalowych? Duże. Jak duże? Bardzo. Czasem podczas produkowania takich materiałów zdarzają się właśnie takie rzeczy. Dla nas tak naprawdę jest to duże wyzwanie, mimo to, że mamy już spore doświadczenie w produkcji sygnału z meczów futsal Ekstraklasy i w ogóle z meczów w futsalu. Czerpiemy po trochu z tego, jak pokazywana jest piłka na dużym boisku, jak pokazywane są w telewizji inne sporty halowe. Koszykówka ręczna, która zresztą jest najbardziej podobna do futsalu pod kątem realizacji transmisji. Natomiast te wszystkie obserwacje plus nasze doświadczenie z pracy przy tej lidze na tych obiektach przekładamy właśnie na nasze warunki i możliwości, jakie mamy. Staramy się wyciągnąć maksa, choćby z ilości kamer, jakie jeżdżą z nami na transmisję, z możliwości sprzętów, jakie mamy. W takiej produkcji bierze udział kilkanaście osób. Przede wszystkim praca grafika, który musi zakomunikować, co dzieje się w meczu. Oczywiście praca osoby, która obsługuje system powtórkowy. Muszą być powtórki oczywiście każdej bramki, też najciekawszych akcji. Realizator wszystko spina w całość. Mecz rozpoczynamy od wywiadów, które przeprowadzane są przez naszego reportera Rafała Szlagę, który łączy się z budką komentatorską z Warszawy. Mamy w najbliższym czasie pomysł, aby jeszcze urozmaicić tą łączność. Myślę, że kibice będą świadkami tego jeszcze w tym sezonie. Ty przed bandami, a rozmówca za. Dobra, okej. Okay. Zgadzam się. Dobra. Przed każdym meczem reporter musi umówić się z trenerem na wywiad. Teraz będziemy dzwonili do trenera Andrzeja Szłapy. Tak, słucham. Dzień dobry, panie trenerze. Rafał Szlaga się kłania. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, chciałem się umówić tradycyjnie na przedmeczowy wywiad. 18:30. Damy radę pana porwać się przed kamerę? Oczywiście, że tak. Jestem do dyspozycji. Panie trenerze, pan tutaj musi stawać. Tak, w Poprawka, w kadr, Szłapa chyba jeszcze bardziej w prawo. Pan trener troszeczkę w tą stronę. Balansuj na reklamie na ścianie jacyś jakiś chyba, no bo to jest... Bywa czasem tak na meczach Stadskoro Futsal Ekstraklasy, że kamery nie wytrzymują siły uderzenia, no i też są łatwym celem dla futsalistów. No tak, obiekty są ciasne, gdzieś tam część kamer rzeczywiście ustawiona jest blisko linii, więc zawsze takie ryzyko następuje. Może sytuacja nie związana z kamerami, ale ostatnio na przykład na Konstrakcie Lubawa podczas instalacji zaczęła się rozgrzewka. Jeden z zawodników kopnął tak niefortunnie, że piłka wpadła przez uchylone drzwi do pomieszczenia, w którym mamy reżyserkę i o mało co nie powywracała sprzętów. Żadna z kamer na szczęście u nas nie oberwała jakoś tak doszczętnie, czego nie może chyba powiedzieć ekipa Rekord TV. Zawodnika gości, a teraz trafiona nasza kamera. No i... A jeszcze w tej całej układance muszą być sędziowie, którzy rozpoczynają mecz, kończą mecz i w czasie też odprawy. Musisz kilka wskazówek zawsze im udzielić. Trzeba bardzo jasno i wyraźnie przekazać, jak to wygląda. Każdy z nas jest w tej sytuacji meczowej w stresie, także często zdarza się, że gdzieś tam po prostu nie zrozumiemy się nawzajem. Jeżeli chodzi o telewizję, jakie dzisiaj mamy wytyczne? Czekacie na znak sygnał? Będzie operator jakby tam pokazywał. Tak, tak. Później ktoś nam da sygnał do rozpoczęcia. Tak, tak. 4, 3, 2, 1,
antena. Jesteśmy na antenie, grafika. Wygrają ze sobą pierwszy i drugi zespół tabeli. To musi być hit kolejki. Co więcej, to może być hit rundy, jak to wie, czy nie jest to najważniejsze spotkanie tego sezonu. Tak, zabierz, zaczynają wjazd na jedynce. Zaraz jeden. Zapraszają. Jeden i powoli, płynnie. Życie producenta takiej transmisji jest stresujące. Co najczęściej się psuje albo idzie nie tak? Może nie psuje, ale jedną z rzeczy, która może spowodować, że może wydarzyć się wszystko, jest internet. Generalnie zakładamy, że w każdej hali, z której produkujemy mecz, musi być stałe łącze na w miarę stabilnym poziomie. Tutaj ciężko jest przewidzieć, czy na przestrzeni transmisji 2 godziny internet cały czas będzie z nami współpracował. Tak, gramy za pilą, za pilą. W drużynie gospodarzy. Teraz. Znów widzimy. Ale rekord jest zabój to skuteczny. Teraz w tylu Tomasza Pekara widział Marek. On ma podobne warunki fizyczne, gdy popatrzymy na futsal. To jest duży, silny fizycznie pivot. Mamy misję jako producenty, chcemy popularyzować futsal. W ogóle cała ekipa jest wierna temu sportowi, jest wierna futsalowi i jako firma związani jesteśmy z futsalem już niemal 10 lat. No i robimy to po prostu z pasji. Z czwórki musisz to dobrze wziąć. To jest dobra, dobrze, no, musisz to wziąć, bo to jest twoja perspektywa. Zaraz jeden. Jeden. Jeden na brawo. Było super, emocje sięgały zenitu, zresztą widać to było do samego końca. Dziś udało się wypuścić pod koniec jeden wywiad na żywo, na drugi nie starczyło już czasu, bo musieliśmy pokazywać emocje, które towarzyszyły piłkarzom do samego końca i jeszcze dłużej. A my zawijamy się teraz szybciutko do domu po to, by rano wstać i montować kolejny magazyn StatsCore Futsal Ekstraklasy. Do zobaczenia, cześć!